Przestajecie patrzeć na siebie. Patrzycie na innych. Przestajecie patrzeć umysłem, zaczynacie odczuwać innych sercem. Egoizm traci na znaczeniu. Egoista odchodzi w was. Jest to związane z bliską relacją. Jest jakaś sprawa, jakiś problem, stoicie naprzeciwko siebie, ale wy rozumiecie drugą stronę. Chcecie zrozumieć. Chodzi tutaj o zerwanie jakiejś bardzo ważnej umowy biznesowej. Może to być umowa o pracę, strata jakiegoś kontraktu, coś niedobrego stało się w pracy, ale jedna ze stron tylko ma problem. Druga strona ją rozumie. Popatrzcie, że wy tworzycie piękną rodzinę. Jest tu miłość. Dlatego wy z miłością patrzycie na drugą połówkę, która ma problemy z pracą. A wasz potencjał to mistrz artystów. Własny zakład, własna działalność. Macie potencjał, by tworzyć piękne rzeczy. Właściwie już tworzycie piękne rzeczy. Pod natchnieniem duszy. Ale by być tym artystą, wy potrzebujecie wolności w tej rodzinie. I taką otrzymujecie. Popatrzcie, że konflikt z waszą drugą połówką nie jest po myśli waszej duszy. To nie jest cel waszej duszy. Dlatego wasza dusza robi wszystko, by tego konfliktu nie było. Popatrzcie, że ten zakład pracy, ten biznes, który tutaj nie wyszedł, ta zerwana umowa, to było bardzo złe miejsce. Miejsce egoistów, piranii, które chcą zdobyć jak najwięcej pokarmu, wycisnąć ile tylko się da z człowieka. Straszne miejsce, wy to rozumiecie, to miejsce opuszczacie. Lekiem na wasze problemy jest medytacja. Medytacja pozwoli wam zapanować nad emocjami, odczuciami. Pozwoli wam odnaleźć się i w rodzinie, i w pracy. Popatrzcie, że poprzez medytację odnajdziecie swoją moc. Ciało, dusza, wyższy ja. Wasza moc kreacji jest w medytacji. Więc popatrzcie, że jeżeli obawiacie się, że rzucając tę niedobrą pracę, będziecie poddani jakimś negatywnym emocjom, słowom, atakom, to właśnie tak nie będzie. Dusza jest po waszej stronie, wasza druga połówka jest po waszej stronie, nic złego się nie wydarzy. Wszyscy są tutaj po waszej stronie.